takie pytanie dodatkowe. Zapytać cię, film, ile lat? Ile lat serial? Możesz powiedzieć też miesiące, ale tak patrząc z własnego doświadczenia, tak jest to żmudna praca. Mam taki film, który napisałem, scenariusz. Napisałem w 2007 roku i on już miał być realizowany i właściwie do tej pory nie powstał. Pewnie jakbym go jeszcze raz otworzył, to bym jeszcze mógł podłubać coś tam w nim. Gdzieś tam jakoś przez ileś lat dojrzewał, potem pracowałem z Marcinem Wroną nad nim, jakoś akurat tak się stało, że Marcin tragicznie zginął, więc to znowu się tak się rozeszło i... ale może mam nadzieję, że kiedyś powstanie. Ale to długo w takim razie. Pracowałem nad nim parę lat, pracowaliśmy i to z Marcinem tak jakoś właśnie też tak chyba 2-3 lata nawet z nim. Jest to wielkim pocieszeniem dla wszystkich, którzy nas oglądają i się zastanawiają, czemu jeszcze tego nie mam. Też taką mobilizacją uważam, bo często uważa się, co to takiego trudnego napisać, prawda? Ktoś, kto nie ma doświadczenia, jednak jest to ogromnie mobilizująca i konsekwentna robota. To jest bardzo, bardzo żmudna praca. Trochę niewdzięczna, bo fajne jak to powstaje, ale właśnie jak ciągle nie powstaje, bo ktoś mówi, a jeszcze to popraw, tak? A poza tym jest niewdzięczna, bo przecież kto zna potem scenarzysta, aktorów, reżysera, operatorów przede wszystkim. Ale scenarzysta, Boże, kto jest w stanie wymienić nazwisko jednego ze scenarzysty? Czyli możemy przejść już tak płynnie do dialogu, bo trochę już w tym kierunku idziemy. Miałam okazję pracować na twoim tekście i jak wiesz, uwielbiałam tę rolę grać i ona była naprawdę niezwykle zabawna. Jaka to rola, powiedz? I bardzo dobrze napisana. To był serial To nie koniec świata i gram tam zwariowaną postać Ulki i często jest tak, że aktorzy, z Olgą mamy doświadczenie, zmieniają tekst w scenie. A w tym przypadku, Wojtku, było tak, że po prostu było to tak bardzo dobrze intuicyjnie napisane, że nie musiałam nic zmieniać. I chciałam ciebie zapytać, czy w dialogach kierujesz się techniką jakąś określoną, którą możesz się z nami podzielić, czy jest to bardzo intuicyjne? Czy jak rozpracowujesz dialogi w scenie? Dialog. kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, pisanie dialogu jest bardzo trudne i tak jak można się nauczyć pewnych technik w ogóle pisania scenariusza, struktury, konstrukcji, tak strasznie trudno jest się nauczyć pisania dialogu. Albo akurat do dialogu albo się ma słuch, albo nie. Po prostu. Kiedyś był taki zawód, dialogista był, tak? Był oddzielny, był scenariusz i dialogi. Tak? Bo nawet ci, którzy pisali scenariusze, nie zawsze sobie radzili z dialogiem. Więc to jest jakaś trudność. Właśnie tak jak powiedziałem, albo się ma słuch do tego, albo nie. Bo dialogi pisze się na słuch. To znaczy, właściwie ono bardziej nawet nie jest pisane, tylko jest słyszane. To znaczy, ja zawsze jak piszę, to sobie to głośno mówię i sobie muszę usłyszeć ten dialog. Wykrzyczeć go czasem, jak trzeba. Pomaga to, że znam postać, że słyszę, czy tak powie, czy nie powie. I albo się wkrada fałsz, albo nie. To też niezwykłe, ile zmysłów uruchamiasz, bo jednak rysujesz bohatera, rozrysowujesz, potem słyszysz. Artysta, plastyk, aktor, trochę. Trochę tak. Taki domorosły aktor, ale rzeczywiście jakoś tak się i czasem nawet też przeżywam emocjonalnie to, jak to czytam, bo tam się denerwuję. Teraz tak, technicznie na czym polega pisanie dialogów? Też jedno taka ważne zastrzeżenie i taka prawda o pisaniu dialogów. Bo dialogi mają udawać rzeczywisty język, ale nim nie są. To nie jest tak, że my to, co słyszymy na ulicy, możemy sobie zapisać i przepisać jeden do jeden. Ludzie mówią
naturalnie mówią w sposób niezorganizowany, powtarzają, tak jak ja teraz, przerywają, szukają słów. To jest niedobre, jak się to przełoży jeden do jeden do dialogu. Oczywiście możemy takie robić, taką postać, która szuka słów, nie wie co powiedzieć, ale to musi być bardzo precyzyjnie zapisane. Co mówi, a czego nie mówi postać, tak? Czego się obawia powiedzieć, a widz to wie, że on się nie dokańcza czegoś, jakiegoś, nie, albo nie rzuca jakiegoś słowa, ale specjalnie, tak? Więc to musi dialog musi oszukiwać język rzeczywisty. Ale jest zupełnie sztucznym tworem. Nie możemy na przykład, no są, oczywiście jest kilka takich rozwiązań technicznych, na przykład, nie wiem, żeby nie używać imion, tak, żeby dialog nie zaczynał się, Aniu, czy podasz mi to, albo dobrze, Aniu, że cię widzę, my tak nie mówimy normalnie. 90% albo więcej, 99% imion w dialogach, szczególnie polskich, no bo może w angielskim to inaczej jest, ale na przykład, ale po polsku można od razu wyrzucić. Więc ludzie się zwracają bardziej bezosobowo. To upłynnia dialog. Poza tym powinniśmy też sobie zbudować, zobaczyć, jaki jest dialog. Czy jest jakaś eskalacja emocji w dialogu, żeby zapisywać najmocniejsze słowa na końcu dialogu, żeby następna osoba mogła się odbić od tych najmocniejszych rzeczy. Nie wiem, no, może żeby to zobrazować. Jeżeli ja mam taki dialog, jedna postać mówi, a w ogóle to jesteś osłem, tak? Znaczy określenie, jakiś epitet jest na końcu, to wtedy ta druga postać mówi, osłem, ja osłem, może się odbić od tego. Jeżeli ja na początku napiszę, jesteś osłem, a w ogóle to coś tam, no to jakby niweluje napięcie tej emocji na początku, tak, która wynika z epitetu. No więc to są takie techniczne rozwiązania przy pisaniu dialogu. Jeszcze jedna rzecz, no, to powinny być, dialogi powinny być krótkie. Nie powinny być, postać nie powinna mówić 10 zdań, bo to już jest, to nie jest dialog, tylko to już jest monolog, to już jest, to osoba już tam wygłasza to. To powinny być 2 zdania, 3, 4, to już w ogóle już jest bardzo dużo. I powinniśmy rozbijać, postacie powinny wymieniać się. Nawet jeżeli jest coś takiego, że postać jedna mówi jedno i ma swoje i nie słucha, to zamiast opisać to w jednym długim dialogu, to lepiej to rozbić, że druga osoba robi to samo i mówi swoje. I to przemieszać po prostu. To wtedy jest nawet fajny efekt, że nie słuchają się ludzie, tak, a mówią swoje. Nie wiem, czy dość klarownie to opowiadam, już zakręciłem się. Chciałam jeszcze zadać. Mamy kilka, tak, dosłownie na te ostatnie. Tak, a chciałam jeszcze tylko zapytać o dialog. Po co dialog? To jest. Dobre po pytanie. Co dialog w filmie? Też. No właśnie, bo trzeba pamiętać o tym, że film jest jednak medium wizualnym. I jeżeli aktor mówi dialog, to jest tylko część jego grania. Ale przecież gra sobą. Swoim ciałem, gestem, mimiką, nie musi gadać. Myślę, że gadanie jest takim dopełnieniem. A co więcej, powinno być takim dopełnieniem, które jest w sprzeczności z tą resztą tego, co aktor mówi. No bo najgorzej, jak aktor, tak mi się wydaje, że aktor gra, a jeszcze mówi, znaczy ciało jego pokazuje coś, a jeszcze mówi, jakby potwierdzając to, co gra ciało, tak? No to wtedy to słabo. Więc dialogi są dopełnieniem. Oczywiście one mogą być, czasami są bardzo, znaczy są pomocne, no. Gdyby nie było dialogu, no to byśmy byli w erze kina niemego cały czas.
przychodzi mi do głowy, tak właśnie, żeby to podsumować, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, dialog. Czy on ma doprecyzować, o czym jest film, o czym jest scena, czy wręcz przeciwnie, ma działać na kontraście. To jest bodajże Ucieczka z Alcatraz, film z Clintem Eastwoodem, gdzie mam to mocno w głowie, dlatego że teraz pracuję jako aktorka nad filmem i mój reżyser daje ten przykład i uważam, że jest świetny dla scenarzystów. Clint Eastwood zamknięty w celi rozmawia z innym więźniem i ten więzień do niego mówi: jak twoje dzieciństwo? Clint Eastwood milczy i mówi: krótkie. Wydaje mi się, że genialność tego dialogu opowiada, dlaczego trafił do więzienia, jakim jest człowiekiem, co pamięta ze swojego dzieciństwa i o czym nie chce opowiadać. A zawiera się to w mikrodialogu. To jest bardzo dobry przykład, znaczy takiej minimalizacji. To znaczy, ja uważam, że dialogi tak powinny pracować. To znaczy, że są albo dopełnieniem, albo są na kontrze do tego, co my widzimy. Są tylko tym, co w zasadzie niezbędne. No, czasami trzeba sobie różne rzeczy powiedzieć, ale lepiej zawsze ta zasada, że im mniej, tym lepiej, tak, jest tutaj pracuje. A czy pomocne będzie wyobrażanie sobie, co ten dialog sprawi po drugiej stronie? Co on uruchomi w widzach? Czy to może być pomocne? Bo na przykład jak Olga powiedziała ten krótki fragment, to od razu on uruchomił moją wyobraźnię. No absolutnie. Czyli tak. Czyli jako osoba pisząca, myśląc o tym, co wyzwolimy w drugiej stronie, ja wyobrażam sobie wszystko, przecież ja wiem, że to ktoś ogląda i co sobie... To jest w ogóle arcy trudna rzecz, bo my cały czas pisząc ten film, przecież widz ogląda klatka po klatce i on sobie buduje historię klatka po klatce cały czas. I my właściwie powinniśmy sobie za każdym razem odpowiadać, co on wie, a czego nie wie już. Jak jemu się to składa do kupy, tak? Strasznie trudne to jest, bo potem właśnie dlatego się daje też innym osobom, które nie czytały na przykład tekstu, bo ja już wiem, wydaje mi się, że to jest jasne. Ktoś czyta, mówi: nie, ale to nie jest jasne, bo mi się wydawało, że ja już to napisałem gdzieś, albo to jest trzecia wersja i już, tak? I mi się właśnie to jest to strasznie trudne, żeby sobie wyobrazić, na jakim etapie jest widz i co on wie, ale ja muszę o nim pamiętać, w każdym dialogu muszę o nim pamiętać. Tak, to jest istotne. Jeszcze jedna rzecz o dialogach, bo my przecież film to jest obraz i dźwięk, czyli i aktor, no to właśnie gra sobą, czyli tu mamy wizję, tak, ale mamy też dźwięk. Jeżeli coś, co powstaje w wyniku relacji tych dwóch narracji między sobą, to jest właśnie podtekst. To znaczy coś, co jest niewypowiedziane, a co wynika z tej relacji obrazu do tekstu. Prosty przykład. Jeżeli ja widzę, idzie jakiś człowiek i siedzi dwóch kolesi i jeden, i kamera pokazuje tego idącego i ten jeden z tych mówi: o, Janek idzie. No to widzimy, że Janek idzie, a ten po prostu zauważył co możemy powiedzieć o postaci, która tak zrobi? No tyle, że zauważyła. No, spostrzegawczy? Nie za bardzo. Ale jeżeli ja widzę, idzie faceta, który tak ledwie idzie i tak sobie, a ten człowiek mu wstanie i mówi tak: o, zobacz, jak się spieszy. Tak? To jest, to już mówi w inny sposób, bo on jest w kontrze do tego, co widać. To, co, prawda? Znaczy, że to wtedy ja mogę już więcej opowiedzieć o tej, no, że nie wiem, że jest dowcipny, że ma dystans, że cokolwiek więcej, tak? Ale to jest właśnie coś, co wynikające z tej relacji obrazu z tym, co ktoś mówi. To właśnie między tą przestrzenią powstają podteksty. I to jest zresztą coś, co jest najfajniejsze w kinie, właśnie te podteksty, szukanie tego między tym, co widać, a co słychać. No to tak. Dziękujemy bardzo. Bardzo to wszystko. Ja kończę z taką gorącą inspiracją, że ja po prostu chciałabym się uczyć od ciebie. To cudowne, zapraszam. Wspaniałe to było, dziękujemy ci bardzo. A ja bym chciała sobie rozrysować moją kartkę według twojego wzorca. Napisać łuk postaci po rozmowie z tobą i określić sobie
fabułę na jednej kartce. Uważam, że to jest bardzo, bardzo pomocne. A ja na pewno zainwestuję w pudełko zapałek. To też jest tak. Tak. Dziękujemy, Wojtku, że byłeś z nami. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.